Nocne światła. Nocne światła. Paweł Krzemiński, dobry wieczór, witam Państwa, zapraszam na Nocne Światła. A dzisiaj jest o zaburzeniach osobowości borderline, czyli o stanach granicznych. Rozmawiać będziemy. Gość programu Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka Centrum Psychoterapii Integratywnej. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. No to zaczniemy z wysokiego C. Już tak umówiliśmy się, że nasze prywatne tutaj przeżycia wyłożymy, no i bo ten temat jest dla nas trudny, dla każdego z nas zapewne z innego powodu, ale jest, bo nie jest łatwo przeżywać coś tak silnego, jakim jest to zaburzenie. I no tutaj zgodziliśmy się na to, że ujawnimy naszą korespondencję. Otóż Ania napisała do mnie dzisiaj, przygotowując się do tego programu, mam ochotę krzyczeć, uratuj mnie. Na co odpisałem, Morety, ja też jestem ściśnięty w środku. No będzie jazda, chyba że się opanujemy. Na to odebrałem taki komunikat, tylko jak się opanować, kiedy głównym tematem jest tu brak opanowania. No właśnie, to jest chyba najkrótsza synteza tego, co jest istotą stanów granicznych, czyli zaburzeń osobowości typu borderline. Zaburzenia osobowości to jest w ogóle dosyć szeroka kategoria i tutaj warto by, zanim jeszcze zaczniemy mówić o tym, czym są stany graniczne, czym jest borderline, powiedzieć, czym zaburzenia osobowości różnią się od innych, no nie wiem jak tutaj sformułować to, no na pewno chorób, chociaż zaburzenia nie są chorobami, ale od innych schorzeń. Krótko mówiąc, jak wyodrębnić te stany i odróżnić od innych schorzeń typu nerwica, psychoza? To znaczy, jeśli chodzi o w ogóle o zaburzenia osobowości, one są mniej widoczne. Można tak by było powiedzieć, że mają dużo szersze spektrum i trudniejsze są do uchwycenia, tak? W momencie, kiedy człowiek nagle zaczyna chorować, na przykład nagle zaczyna chorować na depresję, to widać wyraźną zmianę w jego zachowaniu, czyli wcześniej no, zachowywał się tak, że normalnie jakoś funkcjonował, spał, jadł, spotykał się z ludźmi i jakby cieszył się z życia i w pewnym momencie zaczyna popadać w depresję i widać wyraźną zmianę, czy stopniową, ale jednak wyraźną zmianę do tego, czyli jest jakaś, widać, że jest człowiek przed stanem chorobowym i po albo w trakcie, tak? W trakcie, kiedy jest wyraźna zmiana, kiedy widać, że to nie jest ta sama osoba, że ona się inaczej zachowuje. Czyli jest jakaś cezura, jakaś linia demarkacyjna. Jest jakaś cezura, kiedy następuje jakiś rozwój choroby, tak? Natomiast jeśli chodzi o zaburzone osobowości, no to nie ma czegoś. One jakby w jakiś sposób ciągły mają różnego rodzaju... Czyli wpisane w strukturę tej osoby. Tak, jest to wpisane w strukturę osobowości i nie widać jakiejś takiej nagłej zmiany, tylko człowiek się stopniowo kształtuje, można powiedzieć, że gdzieś od dzieciństwa, prawda, no ale tak naprawdę gdzieś od dzieciństwa się ta struktura kształtuje, ale ostatecznie w dorosłości dopiero można powiedzieć, że jakaś osobowość jest zaburzona, tak, dopiero jak tam... Aha, czyli to jest jakby taka pewna wada, która gdzieś na początku ma wielkość jakiegoś pyłku, a później narasta i staje się coraz większa. Tak, że doświadczenia, takie długofalowe doświadczenia prowadzą do tego, że są jakby zaburzone osobowości. No to jeszcze tutaj warto by zadać pytanie, dlaczego to się nazywa po polsku stany graniczne? Stany graniczne, bo to są takie stany, to są takie stany pomiędzy właśnie osobowością neurotyczną, taką lękową, a tak naprawdę a zaburzeniami typu psychotycznego, czyli tak w skrócie można by było powiedzieć, że coś pomiędzy, no pomiędzy osobowością neurotyczną a psychotykiem. Natomiast no to tak w dużym skrócie można tak powiedzieć, tak? Czyli no, neurotykami to większość ludzi jest tak naprawdę, tak? No gdzieś tam każdy z nas jakoś się boi tej oceny ze strony innych, prawda? I to są doświadczenia, które nabywamy powiedzmy, gdzieś tam przeżywając różne trudności w wieku szkolnym, prawda, zawsze zdarzy się jakiś nauczyciel ciężki, albo dzieci tam dokuczają, albo rodzice nieprawidłowo czasem tak jakoś nas jakoś kształtują. I tak naprawdę neurotykami to jest prawie, znaczy wszyscy jesteśmy, tak, po trochę. W mniejszym lub większym stopniu. Zazwyczaj tak? Większym. Natomiast osobowość borderline też się cechuje bardzo silnym lękiem, tylko że ten lęk jest jakby z takiego wcześniejszego okresu rozwojowego, czyli te zaburzenia zaczynają się tworzyć wcześniej, nie w okolicach tam, nie wiem, 6 roku życia, tak jak neurotycy,
tylko one mają jakby podstawy swoje w bardzo, bardzo wczesnych doświadczeniach, nawet bym powiedziała, że niemowlęcych, tak? Czyli jakby nieprawidłowa relacja jest między rodzicami a dziećmi już w tym najwcześniejszym okresie, dlatego mówi się, że to ma charakter psychotyczny, ponieważ w tamtym okresie dzieci nie mają możliwości radzenia sobie. Czyli neurotycy mają różne sposoby radzenia sobie ze swoim lękiem, natomiast psychotycy nie mają dostępu w ogóle do takich dojrzałych mechanizmów obronnych, natomiast ci, co mają borderline, no są tak trochę pomiędzy, tak? Czyli oni czasami się zachowują tak, jakby nic nie potrafili sobie radzić, natomiast od czasu do czasu łapią jednak jakiś taki azymut i są w stanie kontaktować, no bo jak ktoś już ma psychozę, no to generalnie nie bardzo już wie, co się z nim dzieje i trudno się odwołać do jakiejś zdrowej jego części, bo tej zdrowej części tam praktycznie nie ma. Z literatury tematu i z naszych rozmów, które taka inspiracja już jakiś czas temu przeprowadziliśmy je, skąd wziął się pomysł tego programu dzisiejszego, no to wysnułem taki wniosek, że osoby z borderline jednak mogą funkcjonować całkiem nieźle. Jednak przychodzi taki moment, w którym następuje jakiś wyzwalacz, który, no jak to użyłaś takiego sformułowania, powoduje, że taka osoba wpada w kanał psychotyczny. To znaczy nagle z rzeczywistości, z normalnego funkcjonowania, bądź pozornie normalnego, wpada w takie zachowanie, z którego nie jest w stanie wyjść. Tak. Zatrzaskuje się w pewnym emocjonalnym kanale, który prowadzi do no, często potwornie raniących, niekontrolowanych, nieopanowanych działań, kroków. Skąd ta żądza destrukcji i autodestrukcji? No, rządza destrukcji, czy też autodestrukcji, bo to idzie jedno w parze z drugim najczęściej, tak, że te osoby są bardzo destrukcyjne wobec najbliższej osoby, którą strasznie ranią, a jednocześnie siebie też, w tym samym czasie siebie też niszczą, więc to dochodzi też do takiej autodestrukcji w postaci samouszkodzeń własnego ciała na przykład, tak. One najczęściej nie radzą sobie w sytuacjach, kiedy albo autentycznie są odrzucone, albo jakby czują się odrzucone. Tak, wyobrażają sobie, że są odrzucone i wtedy najczęściej dochodzi do takiego wybuchu emocjonalnego, gdzie przeżywają bardzo intensywny gniew i nie są w stanie zapanować nad nim i mają wtedy atak furii, który się przejawia tym, że są właśnie strasznie agresywne wobec tych najbliższych osób. No i skąd to się bierze? No bierze się stąd, że te osoby gdzieś wewnątrz, w środku samych siebie nie wierzą kompletnie w to, że można je kochać. Czują totalną nienawiść do siebie, do własnego ciała, do tego, co tam w głowie mają. I to autentycznie nie są w stanie uwierzyć, że ktoś może ich kochać, więc jakiekolwiek objawy tego, że są odrzucone, traktują właśnie w ten sposób, że próbują walczyć, ta ich furia to jest próba obronienia się przed tym uczuciem, w którym one doświadczają tej nienawiści do własnego ciała, czy w ogóle do całego siebie. Czyli wymuszenia miłości. Tak, próbują w ten sposób wymusić miłość, co oczywiście no, musi się skończyć dramatycznie, tak? No bo w ogóle osoby z taką osobowością wchodzą w bardzo intensywne związki z drugim człowiekiem. To są bardzo emocjonalne, intensywne związki. Niestety również są bardzo niestabilne przez to właśnie, że im bliżej, im bardziej im zależy, tym bardziej odrzucają same z siebie. No właśnie, tu jest w jednej z publikacji znalazłem taki dwubiegunowy lęk. Ten pierwszy to jest taki, tutaj w cudzysłów trzeba ująć to słowo, pochłonięcie przez drugą osobę, czyli bycie zdominowanym, prawda? Taki lęk przed obawą, że stanę się częścią drugiej osoby i przestanę być sobą. A to drugie, jest to psychotyczne właśnie. Tak, a drugie, no to jest lęk przed porzuceniem przez tę osobę, który często leży u podstaw w ogóle relacji i bywa motorem napędowym przeróżnych działań, które pozornie wyglądają na bliski związek, a tymczasem okazuje się, że nie miłość jest czymś, co łączy, niepozytywne uczucie, tylko lęk, co jest właściwie no, absurdem, no bo jak może lęk coś to odpycha, łączyć ludzi? Tak, one tego, to jest dla nich nie do zniesienia, także z jednej strony strasznie potrzebują tej osoby, jak takie malutkie dziecko, właśnie wchodzą w taką symbiotyczną więź jak z mamą, prawda, niemowlak wchodzi, prawda, czyli niemowlak, żeby istnieć, to musi mieć matkę, bo inaczej umrze.
jak matka go nie nakarmi, no to on po prostu umrze. Więc to jest taki rodzaj miłości. Jednocześnie ta ich taka bardziej dorosła strona wie, że musi się przed tym chronić, bo ta matka jest jakimś zagrożeniem, tak? Czyli ta najbliższa osoba, czy to jest mąż, czy to będzie terapeuta czasami, tak? Jakby w relacji terapeutycznej oczywiście odtwarza się jakby to, co się dzieje w życiu realnym tej osoby, więc praca z taką osobą jest niezwykle trudna, żeby udźwignąć te ataki furii. I samemu nie odrzucić wtedy tej osoby też. I to jakby one jednocześnie doświadczają tego, że strasznie chcą być blisko i jednocześnie potwornie odpychają. I to jest stan, który przeżywają w jednym czasie, w jednej chwili, to jest nie do wytrzymania i dlatego stosują bardzo często tą autodestrukcję. Dlatego, że odczuwanie silnego bólu fizycznego pomaga im przeżyć ten ból psychiczny, który jest dla nich nie do zniesienia. No, brzmi to jak koszmar po prostu. No to, bo to jest dla nich koszmar. Czyli taka osoba musi się potwornie męczyć. Tak, tak. No, to są osoby, które strasznie się męczą ze sobą, dlatego jest taki liczny wskaźnik prób samobójczych, bo one to po prostu nie są w stanie tego wytrzymać. To jest taka jazda bez trzymanki, dlatego ja dzisiaj mówiłam do ciebie, uratuj mnie, tak? No bo to, jak się wgłębiam w psychikę takiej osoby, to wiem po prostu, jak ona potwornie się czuje, ale również rozumiem wszystkich ludzi dookoła niej, bo ona bardzo, bardzo sieje dużą destrukcję, bo to są potwornie wulgarne słowa, potwornie wykrzykiwania, takie używanie jakichś takich najgorszych rzeczy, uderzanie w słabe punkty tej drugiej osoby, tak? Jeśli to jest bliska osoba, to my ją znamy i wtedy jakby, kiedy przeciwko najbliższej osobie no jakby celujemy taką broń, że wiemy, że tą osobę to na pewno zrani i to wtedy, ona nie jest w stanie się wtedy przed tym powstrzymać, ona po prostu to mówi, to bardzo ciężko później jest o tym zapomnieć. Chociaż ja wiem, że ta osoba tego tak naprawdę nie myśli, no to jak tej drugiej to wytłumaczyć, że ona tego tak naprawdę nie myślała? To są takie rany, że potem naprawdę dlatego te związki się rozpadają, no bo... No tak, no w takim związku, no jeżeli ktoś został tak celnie uderzony, tak, że się rozleciał w proch i pył, no to jak można być z taką osobą? Tak, no to kto, jakby ktoś, kto ma jakiekolwiek takie odruchy, żeby walczyć o siebie, po prostu wie, że... Samoocalające. Samoocalające, to po prostu chce zakończyć też tą relację. No tak, no to z tego, co tutaj mówisz, to rysuje się osoby no, skazanej, można powiedzieć, na jakąś egzystencjalną katastrofę. Czy z tego jest w ogóle jakieś wyjście? Z tego, co czytałem, to terapia takich osób, no ponoć bywa tak trudna i kończy się bardzo często niepowodzeniem albo w ogóle zrywaniem bardzo często terapii przez osoby zaburzone, tak, że można by powiedzieć, no rety, no tutaj nie ma nadziei, no. Ale za chwilę powiemy, że jednak jest. Nadzieja jest. No, ja się zawsze będę trzymać tego, że nadzieja jest. No nie, to taka figura, która ma zaciekawić słuchacza. Zbudzić pewne emocje. Dlatego też mamy tutaj przed sobą tą książkę, która ma piękny tytuł i piękny podtytuł. Nie wiem, Pawle, czy przeczytasz? Przeczytam, chociaż zostawiłem okulary w telewizji dzisiaj. To może ja przeczytam? Nie, no, uratuj mnie, to widzę, ale opowieść o złym życiu i dobrym psychoterapeucie. Tak. Rachel Reland. Strasznie mi się podoba ten podtytuł, bo tak naprawdę no o to chodzi, żeby człowiek, który cierpi tak bardzo, żeby spotkał w swoim życiu tak dobrego człowieka, który jest w stanie udźwignąć ten jego lęk i samemu nie upaść, co nie jest takie łatwe. Kiedy rozmawialiśmy, kiedy polecałaś mi tą książkę parę tygodni temu, no muszę powiedzieć, że stało się coś bardzo dziwnego, bo ja następnego dnia siadłem do komputera i chciałem ją zamówić przez internet i tamtej pory minęło no chyba ze 3 tygodnie. Mm-hmm. I do dzisiaj tej książki nie zamówiłem. Codziennie mówię, nie, no jutro to zrobię. Robiłem mnóstwo innych rzeczy. Mnóstwo, mnóstwo. To już teraz naprawdę. Nie będziesz miał wyjścia, bo ci przyniosłam i musisz ją przeczytać. Nie, ja chcę ją dzisiaj, przeczytać. Ja już ją czytałam ze 2 razy, ale dzisiaj siadając przed programem jakoś chciałam sobie przypomnieć tą książkę, no to ponownie mnie tak wciągnęła, że przeczytałam znowu połowę. No już na więcej nie miałam czasu, ale to jest niesamowita książka i to jest książka o nadziei przede wszystkim, tak? To naprawdę jest książka o prawdziwej kobiecie, prawdziwym mężczyźnie, o prawdziwym psychoterapeucie,
Tak, no to nie jest fikcyjna jakaś historia. To jest prawdziwa historia i naprawdę ona niesie nadzieję i myślę, że jakby, chociaż jest to niezwykle dramatyczna historia i oczywiście przebieg choroby tej osoby jest bardzo, bardzo dramatyczny. Ja myślę, że wiele osób aż takich zaburzeń nie ma, także jakby często ktoś, kto ma tą diagnozę, nie aż tak przeżywa swoje życie, jak tutaj ta kobieta, bardzo dramatyczne. Natomiast często, jak polecałam niektórym osobom w pracy terapeutycznej tą książkę, które się borykały z tego typu problemami, to one jednak bardziej się były w stanie zidentyfikować pozytywnie, że widzą jakby, że można z tego wyjść i że jest nadzieja. Także jakby ten temat nie... Mam nadzieję, że nie poruszamy po to, żeby ludzi przybić, tylko żeby, no nie. żeby tym, którzy cierpią, naprawdę powiedzieć, że jest nadzieja i można im pomóc. Absolutnie. I w takim kluczu właśnie rozmawiamy, bo powiem ci tak, myślałem o tym, że to przesuwanie z dnia na dzień tego zamawiania tej książki, a w końcu zrobiło się tak późno, że już nie było sensu w ogóle jej zamawiać, bo i tak nie zdążyłbym jej przeczytać przed programem. Był pewnym jakimś mechanizmem samoobronnym, bo z tego, co mi mówiłaś parę tygodni temu, gdy zastanawialiśmy się nad tym tematem dzisiejszym, to dramatyczność wydarzeń, które tu są opisane, pomyślałem, że może być dla mnie zbyt duża. Akurat może w tym momencie mojego życia, że mogę po prostu to ciężko przeżyć. Więc no, myślę, że taki bezpiecznik mi się po prostu uruchamiał wewnątrz. Ja to po prostu odkładałem z dnia na dzień. Co pewnie nie jest dobre. No. Trzeba by ją przeczytać. No, dziękuję, że przyniosłaś i tak ją zamówię. Trzeba by było, tym bardziej, że jakby problemy, które mają tego typu osobowości, zaczynają się w ich dzieciństwie i myślę, że czasem może rodzice mogliby się zastanowić nad tym, co robią swoim dzieciom. Bo naprawdę ja wiem, że wiele razy tutaj niektórzy słuchacze pisali, że już przestańmy o tym dzieciństwie, każdy odpowiada za siebie, ale niektóre ślady są tak mocne, że niestety no, ta osoba tutaj, ta Rachel, z pewnością nie była w stanie za siebie odpowiadać właśnie z powodu niezwykle dramatycznych przeżyć, które miała w dzieciństwie. No więc skoro już o tej książce mówimy, ja tutaj link do niej zamieściłem na Facebooku, od razu Monika napisała, przeczytałam Uratuj Mnie, polecam. W jednym z SMS-ów Karolina pisze, czytałam tę książkę, wspaniała, przypomniało mi się dużo z mojej własnej psychoterapii, jestem dorosłym sam dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej. No ale pewnie nie wszyscy czytali tę książkę, tak przypuszczam. Natomiast no, w związku z tym, no, chociaż przynajmniej jakąś syntezę, gdybyś mogła zrobić te losów tej kobiety, bohaterki, żeby nie opowiadać całej książki, ale te najważniejsze punkty, które spowodowały, że ona zapadła, no, na te zaburzenia osobowości się u niej rozwinęły. Jakie to miało skutki, no i w jaki sposób udało jej się pójść w kierunku terapeutycznym i jakie również były tego efekty. To jest opowieść o takiej 20-kilkuletniej kobiecie pod 30 bodajże, znaczy w momencie, kiedy ona opisuje najwięcej tych swoich przeżyć. Ona jest już żoną, ma męża i ma dwójkę bardzo małych dzieci i taki najbardziej, najtrudniejszy okres właśnie się wtedy zaczyna, kiedy przestaje sobie radzić z tymi dziećmi, kiedy wiadomo, no, dzieci nas frustrują, tak, powodują, że gdzieś tam przestajemy dbać o siebie, często nie mamy w ogóle dla siebie czasu, często mamy zerwane noce, prawda, no jak to z małymi dziećmi, to na pewno nie jest najłatwiejszy okres i wtedy rzeczywiście zaczynają się największe te jej zaburzenia i dochodzi coraz więcej do takich gwałtownych właśnie napadów gniewu, do furii właśnie. Ona zaczyna atakować tego swojego męża, który skąd inąd jest bardzo dobrym człowiekiem, który rzeczywiście ją pokochał i dlatego ona za mąż za niego wychodzi, tak? Jakby, bo wcześniej ma bardzo wielu partnerów seksualnych, czyli te jej zaburzenia już jakby... Już wcześniej są widoczne, tak? Rzeczywiście ona bardzo destrukcyjnie podchodziła do samego, do swojego ciała i po prostu oddawała się, tak? W tych doświadczeniach seksualnych tych mężczyzn, którzy po prostu ją wykorzystywali zwyczajnie w świecie. No, tutaj literatura tematu no, bardzo to punktuje, że te zaburzenia charakteryzują się taką skłonnością do perwersji seksualnych i do takiego luźnego promiskuityzmu, czyli takiego luźnego podejścia do w ogóle do spraw seksualności. No.
Tak, ale to nie ma nic wspólnego z tym, że one mają z tego jakąkolwiek przyjemność, tylko one w destrukcyjny sposób, one, to jest jakby wyrażenie ich nienawiści do własnego ciała. Niestety to naprawdę nie sądzę, żeby któraś z tych kobiet myślała o tym, że to jest przyjemne. Raczej to są takie doświadczenia z pogranicza właśnie, tak? Czyli można powiedzieć w ogóle o wszelkich ryzykownych zachowaniach, że one cały czas balansują na krawędzi, cały czas, nigdy nie wiadomo kiedy przekroczą tą, no to tak jest jak idziemy w góry i nie mamy żadnego dobrego sprzętu, prawda? A i pakujemy się w bardzo wysokie góry, no i tak naprawdę w jakim sensie niektóre osoby mają takie skłonności do takiej autodestrukcji, że w jakim sensie, no nie wiem, czy podnieca, czy jakoś je fascynuje to, że ryzykują życie, prawda? No i fajnie jak się uda, ale wiadomo, że nie zawsze się udaje, że czasami przekroczenie tej granicy niestety oznacza dosłownie śmierć, nie tylko taką psychiczną, ale też fizyczną. I one właśnie też mają takie skłonności, no tak naprawdę te wszystkie sytuacje, w których dopuszczają się do tego seksu, to też są sytuacje, w których nie wiadomo, czy ci mężczyźni ich realnie nie skrzywdzą. Nie tylko, że prawda je zgwałcą, ale też przecież mogą je nawet zabić, tak? No gdzieś no, ta autodestrukcja przejawia się dokładnie we wszystkim i właśnie no na przykład nieostrożna jazda samochodem, prawda, a narkotyki, one często kradną i czyli cały czas w jakimś sensie muszą doświadczać siebie w bardzo ostrych sytuacjach, że nie potrafią, bo mają problem z tym, że wewnątrz czują ciągłą pustkę. Pustka więc muszą i dużo nuda. Czuć, tak? Tak, więc one dużo sobie wrażeń dostarczają, żeby cokolwiek czuły. Bo wydaje mi się, że w ten sposób może wypełnią tą pustkę, że jak się cokolwiek takiego ostrego dzieje, to one przynajmniej coś jakoś, jakkolwiek czują. Natomiast w takim normalnym życiu czują tą pustkę i podejrzewam, że ta właśnie Rachel, która była z tymi dziećmi, pracowała, znaczy nie pracowała zawodowo, tylko została z tymi dzieciakami przez te kilka lat w domu, zaczęła odczuwać właśnie tą taką niepokojącą pustkę, której nie potrafiła wypełnić tą miłością, bo ona w sobie tej miłości nie miała i to się zaczęło tak pomału rozkręcać, że zaczęła atakować tego męża. Potem się to rozkręciło tak, że zaczęła również być agresywna wobec dzieci, które coś tam od niej chciały, tak jak to dzieciaki, mamo, zobacz, jak pięknie coś tam narysowałem, daj mi spokój, dziecko dalej i w końcu zaczyna być agresywna, że zaczyna, nie wiem, popycha to dziecko, prawda, gdzieś zaczyna, po prostu już przestaje panować nad własnym gniewem. No i tak się zaczęła jej historia ze szpitalem, że w końcu miała tak bardzo silne myśli samobójcze, że w jakimś ostatnim odruchu takim samoobrony własnej, jakby chęci życia, zadzwoniła na jakąś tam, nie wiem, tak jak to u nas, niebieska linia załóżmy. Powiedziała, że chce się zabić i że resztką sił stara się tego nie zrobić i no i po prostu ktoś tam ją zgłosił do szpitala i pojechała do szpitala psychiatrycznego. Tak zaczęła się jej przygoda leczenia, bardzo dramatycznego leczenia, rzeczywiście niezwykle ciężkiego, z wieloma sytuacjami, kiedy upadków tak naprawdę, bo to się powtarza po prostu milion razy ten schemat. To nie jest tak, że jedna wizyta w szpitalu, prawda, rok terapii i mamy z głowy, tylko to jest wiele lat ciężkiej walki o nią samą, z nią samą. Zmiana stereotypu wdrukowanego. Tak. No, to bardzo ciężko jest, osoby z borderline niezwykle ciężko jest przekonać o tym, że można je kochać. To jest źródło, do którego trzeba dojść? Tak, bo one, źródło, do którego trzeba dojść, bo one nie ufają. To jest ich cały problem, że mają tak jakąś wrodzoną nieufność, znaczy wrodzoną, no... Nabytą. Nabytą, ale w bardzo wczesnym okresie niemowlęcym nieufność do tego, że ci rodzice ją kochają, tak? Czyli w jakim sensie ona doświadcza odrzucenia na samym początku swojego życia i potem już nie potrafi stworzyć żadnej satysfakcjonującej więzi z drugim człowiekiem, bo nie ufa. Nie ufa, że może być kochana. I im jest bliżej, tym bardziej w to nie wierzy i jakby autodestrukcyjnie robi wszystko, żeby rozwalić ten związek. Oczywiście nieświadomie, tak? Ona nie widzi tego w ogóle. Projektuje to na zewnątrz, tak? Sama odczuwa tą nienawiść i mówi do tej drugiej osoby, ty mnie nienawidzisz, ty mnie odrzucasz. Ja jestem do ciebie nikim, ja jestem do ciebie dziwką, ty mnie tylko chcesz wykorzystać. I jakby i cały czas nakręca się tymi słowami. I to, że ten drugi człowiek po drugiej stronie zaprzecza i mówi, nie, kocham cię, to nic nie daje, bo one już tylko słyszą, jak wpadają w ten kanał,
to już tylko słyszą słowa we własnej głowie, które podpowiadają im tylko jedno: nienawidzę cię. No, czy nie słyszą, krótko mówiąc. Nie słyszą tej drugiej osoby. One słyszą tylko już wtedy... Swoją głowę. Tak, te myśli w swojej głowie, które są strasznie ciężkie dla nich do wytrzymania. Dlatego zaczynają się bić na przykład, nie? Bardzo często uderzają głową o ścianę, biją się rękami tak, że mają siniaki na całym ciele. No bo próbują sobie poradzić z tym, co tam w tej głowie. I to jest ten stan taki jakby, no, psychotyczny, tak? No, ale to już taki ekstremalny. No ekstremalny, no. Ale oczywiście, no ja teraz mówię o dużym ekstremu, żeby pokazać rodzaj problemów, tak? Ale czasami ludzie, wydaje mi się, że dosyć dużo osób tego doświadcza, że ma tak negatywne myśli w głowie, że ma ochotę się bić, żeby tylko te myśli usunąć z głowy, że potrzebuje takiego bardzo silnego bodźca fizycznego. Takie straszne natręctwo musi być tych myśli. Tak. To jest samo napędzające się perpetuum mobile, jakaś karuzela taka, gdzie wszystko się kręci. Tak, ja to nazywam, że jak one zaczynają biec, już jakby to już jest równia pochyła w dół, już nie są w stanie się zatrzymać. Jakby same nie są w stanie tego opanować, jak to się już zaczyna rozkręcać. Aż nastąpi eksplozja. Nastąpi eksplozja, po której się bardzo źle czują, mają wielkie poczucie winy, bardzo wstydzą się tego, co zrobiły. No niezwykle później cierpią po tym, jak już wraca im świadomość, jak już przypominają sobie, co się wydarzyło, co powiedziały, czy czyli jakoś czy mają co taką zrobiły. Zdolność realnej oceny. Tak, zdolność oceny później do realnej oceny, dlatego nie są psychotykami, nie są schizofreniczkami, tak, czy schizofrenikami, tylko jakby, no to jest taki stan chwilowy, trwa najwyżej kilka godzin, a potem jakby uzyskują z powrotem tą zdolność do oceny i wiedzą, co się stało. Najczęściej, no czasem zdarza się oczywiście, że w tym szale zapominają tych słów, które używały, no bo to jednak jest bardzo silne takie uprowadzenie emocjonalne, no ale generalnie wiedzą, co się stało i jest im też później z tym bardzo ciężko. To później potwornie się tym obarczają, przychodzą na terapię i mówią, co się wydarzyło, mówią z takim potwornym cierpieniem i wstydem, tak, jest im tak niezwykle powiedzieć o tym, co się wydarzyło, bo też spodziewają się tego, że terapeuta właśnie ich oceni, że powie, jak ty mogłaś, prawda, czy jak ty mogłeś się tak zachować, to jest odrażające, tak, spodziewają się po prostu strasznej kary potem. No brzmi to okropnie. No. No, parę razy w życiu doświadczyłem tego, że się zdenerwowałem bardzo, że straciłem równowagę i nie wiem, że po tym zawsze kiepsko się czułem. No chyba nie były to aż takie sytuacje, jak mówisz. Po prostu coś bardzo mnie wyprowadziło z równowagi. Wiele to lat temu było, ale rzeczywiście no, czułem się po tym kiepsko, no bo jeżeli się traci równowagę i kontrolę nad zachowaniami, no to jest zawsze wstyd. Po prostu. A jeżeli coś takiego dzieje się cyklicznie, i mówi o tym, że tak naprawdę nie mogę sobie zaufać, bo nie wiem, co zrobię. To życie z takim ciężarem trudno sobie wyobrazić, no mi przynajmniej. Że przyjdzie moment, w którym nagle z jakiegoś zupełnie nieoczekiwanego powodu, bo jak mówiłaś tutaj, to nie musi być realna sytuacja, która będzie wyzwalaczem, tylko wyobrażenie. Wyobrażenie takiej sytuacji. Jakaś sytuacja konfliktowa, której ta osoba usłyszy więcej niż zostało powiedziane, tak? Na takiej zasadzie, że ktoś powie, że nie wiem, zachowałaś się nie fair, a ona słyszy nienawidzę cię. No to mniej więcej coś takiego, tak? Czyli na przykład ocena zachowania, a ktoś bierze to jako osąd dotyczący siebie osoby. Tak. Osoby jako takiej, tak? Czyli one bardzo często mają zniekształcone postrzeganie, tak? Że gdzieś właśnie jakakolwiek krytyka wywołuje właśnie w nich te wszystkie negatywne myśli, negatywne uczucia i one się czują wtedy autentycznie odrzucone i reagują już z poziomu tych własnych emocji, a nie z poziomu tego, co faktycznie zostało powiedziane. No tutaj na przykład ta Rachel zareagowała na diagnozę psychologiczną w taki sposób, że trafiła na oddział zamknięty i trzeba było ją trzymać, żeby po prostu nie pozabijała wszystkich dookoła. Tylko dlatego, że usłyszała o sobie prawdę. No i było dla niej jej tak ciężko, że no nie była w stanie w ogóle tego zaakceptować. To były tak okrutne słowa dla niej, że gdzieś i zaczęła, ty kłamco, ja ci zaufałam i tak dalej, jak ty mogłeś mnie tak zniszczyć. No i cały potem potok jest takich nienawistnych słów, które bardzo często
co podkreślał fajnie tutaj ten terapeuta, ja zresztą też to czasami w pracy swojej robię, że jak słyszę takie tego typu słowa, które ta osoba wypowiada, no to on tutaj fajnie to podkreślał, że to mówi twój ojciec, to nie ty jesteś. To jest twój ojciec w twojej głowie. To on cię tak rani, to są jego słowa, to nie są twoje słowa. I jakby trochę jej to rozdzielał, ale w momencie, kiedy ona sama próbowała rozszczepiać te swoje osobowości, to wtedy ją pilnował, że nie, ty jesteś jedna, jesteś całością. Więc ten terapeuta naprawdę, no, totalny mistrz fachu, bo on wiedział, kiedy zastosować te interwencje paradoksalne, wiedział, kiedy postawić jej granice. Co, powiem szczerze, no podziwiałam bardzo, no bo to jest problem. Postawić tak niestabilnej osobie granicę i nigdy nie wiemy, co ta osoba ze sobą zrobi, tak? Bo wiemy, że skłonność do autodestrukcji jest bardzo silna i tak w zasadzie terapeuta ma niezwykle trudne zadanie, bo również non-stop balansuje na krawędzi. Dlatego... Czyli jest obarczony bardzo dużym ryzykiem. Tak, to jest bardzo duże ryzyko, pracowanie z taką osobą, dlatego że czasem ta sama interwencja może przynieść zbawienne skutki, posunąć terapię po prostu o lata świetne do przodu, a czasami powoduje totalną zapaść. No i trzeba wiedzieć, co kiedy zrobić, żeby rzeczywiście interwencja była skuteczna. O, trudne słowa. Alicja pisze, straszna choroba, niewyobrażalne cierpienie. No tak, no bo już powiedzieliśmy, że choroba to nie jest tylko zaburzenie, ale jeżeli nie choroba, no to pewien stan. Tak, ale towarzyszą zaburzeniu osobowości typu borderline bardzo często towarzyszą poważne choroby psychiczne. No właśnie, w literaturze tematu znalazłem to, że oprócz stanów lękowych czy napadów paniki, zaburzeń nastroju, głównie o charakterze depresyjnym, natręstw czy różnych innych nieciekawych stanów psychoemocjonalnych, bardzo dużo różnych objawów somatycznych. No, co ciekawe, że bardzo charakterystyczne są bóle różnych części ciała, zupełnie jakby pojawiające się długo trwałe, wskazujące na to, że coś może być nie w porządku z jakimś narządem wewnętrznym, czy narządem ruchu, albo z mięśniami, czy to jakieś nerwobóle, albo kości, to jakoś przechodzi za jakiś czas, prawda? No, budzi niepokój, ale są też różne objawy neurologiczne, no właśnie w przypadku których nie można jakoś znaleźć podłoża organicznego. Dlatego, że one często mają w ogóle odszczepione emocje jakiekolwiek, tak, żeby... Bo bardzo nie wiedzą, często, co czują. Nie wiedzą, co czują, tak. Bardzo często wpadają w tak zwane takie stany odrętwienia, czyli jak przeżywają bardzo trudną sytuację w życiu, no to wtedy się jakby wymiksowują, robią tak zwany wypad, nie ma mnie tu, prawda? Wypierają, tak jakby i rzeczywiście one to tak często nazywają jakimiś lewitacjami, tak, czyli że niby tu jestem, ale tak naprawdę moje ciało jest gdzie indziej, czyli doświadczają takiego rozszczepienia, tak, że jakby odszczepiają czucie w ogóle, tak, jakby jak się czują zagrożone, to potrafią się odszczepić. No, ale efektem takiego nieprzeżywania emocji normalnych, tak, bo nie chodzi o te ataki gniewu, tylko o po prostu normalne emocje jest czyli to, środek, że... taki... Tak, środek. Mhm. Tego, że na co dzień po prostu nie wiedzą, co się z nimi dzieje, nie mają kontaktu ze swoimi emocjami, no to latami doprowadza do tego, że mają bardzo często objawy psychosomatyczne, czyli ciało im pokazuje, że coś jest nie tak, prawda? Dlatego mają takie przenośne, znikające, czasowo pojawiające się objawy w różnych narządach, w różnych częściach ciała, bo po prostu gdzieś te emocje muszą dawać swoje ujście. Jeśli człowiek nie ma kontaktu z własnymi emocjami, no to wtedy najczęściej ma objawy psychosomatyczne, czyli doświadczają bólu różnego rodzaju w ciele. Wiele publikacji, które przejrzałem, zwraca uwagę na to, że te zaburzenia osobowości mogą się uaktywnić już u osoby dorosłej po przebytej depresji. Na przykład, tak, że mogą się gdzieś później dopiero właśnie nasilić, tak? One się często nasilają wtedy, kiedy na przykład wchodzimy w bardzo bliską relację z drugim człowiekiem, bo to wtedy zaczynamy tego doświadczać. Jak nam zaczyna zależeć i jednocześnie nie potrafimy wytrzymać tych uczuć, że nam na kimś zależy, no to wtedy zaczynają się problemy. Aha, tak? Czyli wszystko jest normalnie, zakocham się i na początku jest fajnie. Na początku jest fajnie, a w pewnym momencie zaczyna się dziać jatka.
Tak, i dopiero po jakimś czasie zaczynają się schody. No bo jak przeżywamy stan takiego zakochania, to obydwie osoby, można powiedzieć, że przeżywają coś takiego jak taką psychotyczną miłość. Tak, niektórzy psychiatrzy się śmieją, że stan zakochania to jest zwyczajnie w świecie choroba. Tak, jednostka chorobowa na Stanach Zjednoczonych, tak, jako stan okresowej niepoczytalności. Tak, tak, no właśnie, taka psychoza. Więc wtedy bardzo nam dobrze jest, jak jesteśmy razem, robimy wszystko razem, prawda, pijemy z jednego kubka i generalnie zachowujemy się kompletnie idiotycznie, tak? No, później nam przechodzi zazwyczaj i później rozluźniamy tą relację. Natomiast i wtedy zaczynamy się zachowywać w miarę adekwatnie. Natomiast właśnie zaczynają się wtedy schody, kiedy ta osoba, bo na początku jak komuś mi na kimś nie zależy, prawda? No to jeszcze nie mam tak dużo uczuć do tej osoby, prawda? Więc ta relacja zależnościowa tak nie występuje. Dopiero potem, jak się zaczyna ta tworzyć bliska więź i zaczyna nam zależeć, no to wtedy te osoby właśnie sobie nie radzą z tą bliskością. Dlatego one się zachowują agresywnie, bo im bardziej im zależy, tym bardziej próbują tą miłość wydobyć w sposób agresywny. Czyli jak ta osoba, ta druga, prawda, ta ukochana, no powiedzmy mówi, że słuchaj, idę sobie dzisiaj tam gdzieś, nie wiem, z kolegami na wódkę, załóżmy, tak? No to jak to? To ty mnie już nie kochasz, ty mnie musisz nienawidzić, jak ty możesz mnie zostawić tutaj samą w domu? I zaczynają się tego typu problemy, tak? Czyli jakakolwiek próba separacji doprowadza, jest atak, ale z drugiej strony jakby nawet jak ta osoba jej ulega, bo często te kobiety mają dużą siłę w sobie, że one potrafią tych facetów jakoś tak dosyć długo trzymać przy sobie. Natomiast w efekcie dochodzi do tego, że cokolwiek on by nie zrobił, to i tak już jest powód, żeby przeatakować, tak? Żeby powiedzieć, że coś jest nie tak, nie? Bo chodzi o to, że nie wytrzymują tego napięcia i same prowokują bardzo kłótnie. Prowokują, żeby w bardzo agresywny sposób próbują. Czy rozwiązywanie problemu jakiegoś tego napięcia, które mają w sobie przez konflikt, tak? Tak, poprzez konflikt. Żeby eskalować, hutnie, trzaśnie. Tak, bo wtedy można rzucić jakimś przedmiotem, prawda, co bardzo pomaga rozładować napięcie. Potrzaskać garnkami na końcu, a na końcu sobie zrobić krzywdę jeszcze dodatkowo, tak? Jako jeszcze, no to jest coś strasznego, ale w jakimś sensie, no trochę im to pomaga, bo one w ten sposób, ponieważ tych emocji na co dzień nie przeżywają, to jak one się skumulują, to potem je właśnie wyrzucają z taką siłą, że jest destrukcyjna zarówno dla nich, jak i dla otoczenia. Czyli w gruncie rzeczy z tego, co mówisz, taką najbardziej przeszkadzającą osobie cierpiącej na borderline, cechą drugiej osoby, z którą jest związana, jest jej wolność, bo to już nie chodzi o kolegów, tak, z którymi sobie pójdę na wódkę, tylko o to, że ja chcę zrobić sam coś innego, po prostu. Tak. Czego ja nie akceptuję, bo ty musisz być moja, ty musisz być moja. Aha, właśnie, tutaj mówisz często o kobietach. Bo częściej to zaburzenie jest spotykane u kobiet. Dosyć rzadko się w sumie zdarza u mężczyzn. Ale zdarza się. No więc, no to tak, no to stańmy przy tym, że jest to cecha kobieca. W tym przypadku, no niestety, trudna. Więc no, wolność drugiej osoby jest po prostu nieakceptowalna praktycznie. Tak, bo jest postrzegana jako zagrożenie dla miłości, tak. Mhm. No to jeżeli nie ma miłości, to nie ma wolności, no to nie ma miłości z założenia. No i jak się z nimi rozmawia tak na rozum, to one wiedzą to. Natomiast uczucia kompletnie coś innego im podpowiadają. To jest właśnie ten brak doświadczenia miłości w dzieciństwie, który potem powoduje, że jakby to małe dziecko w nich, które w tych momentach trudnych zwycięża, ono po prostu nie wierzy w to, że może być kochane. To jest jakby, to niezwykle często słyszę od tych osób, że one mówią, że po prostu siebie nienawidzą. A jak dochodzi do jakiegoś takiego momentu, gdzie rozmawiamy o tym, że można kochać tą osobę, to autentycznie, to one się zachowują tak, jakby miały 3 lata i pytają się mnie takim głosem, naprawdę? Naprawdę można mnie kochać? Nie mogę w to uwierzyć. I to jest taki moment, kiedy one się spotykają z tym i autentycznie widać po prostu takie totalne zagubienie w oczach, że one rzeczywiście rozpaczliwie wołają o tą miłość i kompletnie nie potrafią jej jakby zdobyć, tak? Bo wysiłki robią. Tak, im bardziej się starają, tym gorzej im wychodzi, nie? Ale ciekawą rzecz mówić tutaj, bo taką myśl mam, czy skoro jest takie cofnięcie
do wieku wczesnego w tym pytaniu zasadniczym, które leży u podstaw tego zaburzenia, to czy również przeżywanie tych gwałtownych emocji, tych gwałtownych stanów, tych wybuchów, tych rzeczy, które się robi w sposób no, nieodpowiedzialny, bez kontroli, czy ono również jest na poziomie dziecka? Czy to jest też właściwie takie cofnięcie się do tego dziecka, które chce wyrazić ten ból braku miłości, braku akceptacji, tą tęsknotę za tym? Czy to jest jednak reakcja osoby dorosłej? Raczej tam jest dużo siły takiej wewnętrznej. Raczej bym powiedziała, że to jest taka reakcja tego dorosłego rodzica, który zaprzeczał tak, tym stanom emocjonalnym. Bo te dzieci bardzo często doświadczają tego, że one coś przeżywają, a rodzice im mówią, weź się pozbieraj, nie rycz. Nie to wolno. Jest głupie, nie wolno, tak? Musisz. Co ty wyprawiasz, musisz się ogarnąć. Jakby one bardzo dużo dostają negatywnych komunikatów w momencie, kiedy sobie nie radzą. Tutaj też była taka, była mowa o tym, że jej ojciec nienawidził... Mowa o tej książce Uratuj mnie. Uratuj mnie, tak. Jej ojciec nienawidził kobiet i on bardzo często do niej mówił takie komunikaty w stylu, że nie zachowuj się jak baba, jesteś słaba jak baba, trzeba być twardym. I ona, żeby uzyskać miłość tego ojca, tak naprawdę myślała sobie, że jak będzie chłopcem, to będzie silna. I ta jej część silna jest taką destrukcyjną siłą ojca, tak? Bo ona siłę rozumie poprzez agresję. Tak samo jak dostawała agresję od ojca. Stąd też jej zaburzenia takiej tożsamości w jakimś sensie seksualnej, tak? Gdzie ona jak się odchudziła do prawie 30 paru kilo, mając 1,70 parę, prawie umarła, tak? No to jest anoreksja, tak? Dlatego to idzie w parze, ta anoreksja, depresja, różne, czy alkoholizm, czy narkomania itd. Zaburzenia odżywiania, chyba Zaburzenia odżywiania, w tym bulimia, na pewno też ona akurat miała anoreksję, ale w momencie, kiedy ona się odchudziła, w momencie, kiedy była tą nastolatką, no bo jak się zaczęła stawać podobna do matki, a w sobie miała nienawiść do kobiet, bo ojciec jej sprzedał tą nienawiść do kobiet, no to nie była w stanie się zidentyfikować z tą słabą matką, tak? Musiała stać się silnym chłopcem, a silny chłopiec oznaczało dla niej to, że ona będzie po prostu agresywna. Czy przemoc, której się podlegało w dzieciństwie, też może takie skutki rodzić? Jak najbardziej. Właśnie przemoc psychiczna i przemoc fizyczna prowadzi do tego, im wcześniej to się zaczyna, tym gorsze skutki. Dlatego, że zaburzenia osobowości, można tak powiedzieć, że wszystkie zaburzenia takie powyżej 6 roku życia, to są takie do ogarnięcia dla nas, tak? Że my sobie jakoś tam radzimy, może trochę marudni jesteśmy, może trochę jęczymy, może trochę wymuszamy różne rzeczy, ale generalnie to jest w granicach szeroko pojętej normy. Natomiast takie zaburzenia sprzed 6 roku życia, którego doświadczamy od urodzenia, od najmłodszych miesięcy, lat, to są właśnie wtedy spustoszenia się dzieją takie, że właśnie wtedy są zaburzenia osobowości, które są dużo trudniejsze do leczenia tak naprawdę. Czy osoby dorosłe pamiętają to, czy to są jakieś takie mgliste tylko wspomnienia, które trudno dookreślić i potrzeba jakiegoś procesu terapeutycznego, tak, żeby do tego dojść? Tak, no właśnie, nie zawsze się udaje dojść do tego. Na tym polega problem cały, że nie mamy do tego dostępu, bo to jest pokryte niepamięcią, tak? Więc jakby jeśli mamy w sobie uczucie, że nie można mnie kochać, a nie mamy żadnych doświadczeń, z którymi można byłoby cokolwiek zrobić, no to jak tą osobę przekonać do tego, tak? To można tylko ją... No można powiedzieć, kochać tak długo, aż w to uwierzy. Jakaś, i to jest jedyna metoda? Terapeutyczna? Dlatego to jest tutaj napisana opowieść o dobrym psychoterapeucie, tak? Bo to jest terapeuta, który stawiał jej granice, kiedy ona się zachowywała strasznie, bo ona tego terapeutę traktowała koszmarnie, po prostu ja go naprawdę podziwiam, że on nie powiedział, dobra, to ja już nie daję rady, że się nie poddał. Natomiast on wiedział, kiedy jej postawić granice i jednocześnie wiedział, kiedy być dla niej czułym i delikatnym i kiedy jej naprawdę nie skrzywdzić, nie? Że wiedział, kiedy zastosować idealne interwencje. I to była właśnie ta bezwarunkowa miłość, której dostarczył jej ten psychoterapeuta. No właśnie, tutaj pozwolę sobie zacytować samego siebie, bo Joanna napisała jeszcze, zanim program się zaczął, moja koleżanka na to cierpi, więc odpisałem jej, no przykry, ciężki stan, musi się zapewne z tym bardzo męczyć, trzeba współczuć, a trudno jest wyrażać wobec osoby cierpiącej na borderline, no bo mamy swoją wrażliwość, prawda, jeżeli ktoś nas rani. Jeżeli nas bezpośrednio atakuje, to jest bardzo ciężko. To jest, nie wziąć tego na siebie. No właśnie, i powiedzieć komuś takiego, no kocham cię, prawda, i przytulić. No. Przecież jeżeli ktoś trafia w najczulszy punkt, w Ameryce jest ta formuła, jak kogoś
ktoś się aresztuje, to mówię, wszystko, co powiesz, może zostać użyte przeciwko tobie, ale masz prawo milczeć. Natomiast no, w takim związku z osobą z borderline, znaczy w ogóle ksiądz Pawlukiewicz mówi, że to w małżeństwie, ale myślę, że tutaj wszystko, co powiesz, na pewno zostanie użyte przeciwko tobie. No, i to w taki sposób, że wyrok zostanie wykonany od razu. No więc ciężko jest kogoś takiego kochać, jak przypuszczam. Bardzo ciężko. Chcę zapytać o rzecz następującą, bo kiedy mowa o zaburzeniach osobowości, to borderline jest no, jednym z wielu. I no, takim, które chyba najczęściej jakoś jest poruszane w rozmowach, czy zauważalne, no, nie wiadomo czy słusznie, ale no, w każdym razie jakoś łatwo przychodzi na myśl, kiedy mówi się o zaburzeniach osobowości, to jest psychopatia. Jak się ma borderline do psychopatii? Pamiętam, że kiedyś wspominałeś, znaczy takie podstawowe rozróżnienie, jakie zrobiłaś, ale to był taki wątek gdzieś poboczny w rozmowie, którą prowadziliśmy, że psychopaci nie czują, a tak. Borderline'owcy czują za dużo, za bardzo, tak. Prawda? No mimo tej pustki, tak. Właśnie to jest paradoksalne. To znaczy tak, bo często w zachowaniu można by było powiedzieć, że zachowują się podobnie, natomiast to wynika zupełnie z innych przyczyn, tak? Że gdzieś w psychopatii jednak mamy niezdolność do empatii i jakby oni są dużo bardziej wyrachowani, można powiedzieć, że... Znaczy są w stanie nauczyć się zachowań, które wyglądają na uczucia, jakby mieli uczucia. Tak, znaczy wykorzystują na przykład przemoc, czyli krzyk i tak dalej, żeby zastraszyć ofiarę, załóżmy, tak, ale potrafią nad tym panować. Natomiast osoby z osobowością borderline generalnie one nie są agresywne jako takie, tak? One się stają momentami agresywne, jak sobie już kompletnie nie radzą ze swoimi emocjami. One stają się agresywne wtedy, kiedy czują się odrzucone. To jest bardzo charakterystyczne, tak? Że kiedy doświadczają tak bardzo tego, że ktoś ich nie kocha albo ich nie akceptuje, to wtedy rzeczywiście zaczynają i ta agresja się tak stopniowo rozkręca, prawda? One później z powodu tego cierpią, one mają ogromne poczucie winy, gdzie psychopaci w ogóle nie mają poczucia winy, a te osoby niezwykle obciążają same siebie, to jest zasadnicza też różnica, prawda? Czyli dowalają, krótko mówiąc, sobie tak... One sobie strasznie dowalają, to jest właśnie to, że gdzieś właśnie trzeba je pomału przekonać do tego, że są warte miłości, nawet wtedy, kiedy upadają, nawet wtedy, kiedy mówią te wszystkie straszne słowa, to trzeba im powiedzieć, że ja wiem, że ty w środku taka nie jesteś, albo taki nie jesteś. Ja wiem, że ty tego wcale nie myślisz. I trzeba się odnieść do tej ich zdrowej części, która czasem jest bardzo malutką częścią, ale ona w środku jest. Jeśli komuś się uda do tej części odwołać i tą część jakby rozwinąć i powiedzieć, dobra, okej, możesz się rozwinąć, to ta część się pięknie rozwija. Natomiast psychopaci generalnie nie trafiają na psychoterapię z założenia. No tak, no mówi się, że o tym, że psychopatia jest w ogóle absolutnie nieuleczalna. No tak. Czy z twojego doświadczenia zawodowego wynika, to potwierdza to, czy jest jakieś światełko w tunelu dla osób z psychopatią? Nie wiem, bo osoby z psychopatią nie trafiają na psychoterapię. One nie chcą tego. One uważają, że... wszystko jest okej. Okay. Że one są okej, okay, prawda? One jakby w zewnętrznym świetle, w świecie widzą, że inni są nie okej. Okay. Także oni raczej nie przychodzą na psychoterapię. Do mnie bardzo rzadko zdarza się, że z jakimś tam rysem, prawda, takim, ale to bardziej bym patrzyła na to od takiej strony, że przychodzą ci ludzie, którzy nie radzą sobie z własną agresją. Wiedzą, że się źle zachowują, wiedzą, że nie mogą nad tym zapanować, ale akceptują tego stanu, czyli można powiedzieć, że trochę podobnie się zachowują, jak mają zachowania psychopatyczne, ale to nie są osobowości psychopatyczne. Raczej do mnie przychodzą ofiary psychopatów. O takich mogę porozmawiać, bo takich jest całkiem sporo. Czy ofiarą psychopatów może być właśnie ktoś, u kogo rozwinęło się borderline? Szczególnie, jeżeli dziecko miało psychopatycznych rodziców. Mhm. No tak, dziecko mające psychopatycznych rodziców jak najbardziej może zdecydowanie rozwinąć u siebie osobowość borderline. Tak, jak najbardziej. To, co znalazłem jeszcze jako rzecz, która mnie bardzo poruszyła w literaturze przedmiotu, takie zwrócenie uwagi na coś, co bardzo odróżnia zaburzenia osobowości typu borderline od właśnie innych, nie tylko od psychopatii, ale też innych, pewnie dosyć szeroko pojętych zaburzeń osobowości. Taka trudność w jednoczesnym odbieraniu tak zwanych dobrych i tak zwanych złych aspektów innych osób. Tak. To jest ich taka dziecięcość. Właśnie taka skrajność w ocenie, że nie widzi się jakby środka, tylko skrajne postawy. Czarno-białe widzenie. Tak, że jeżeli ktoś coś zrobił, to od razu jest zły,
Albo tak. jest wspaniały, jest dobry, jest najlepszy na świecie, jest idealny. To jest bardzo charakterystyczne, właśnie, że one na początku właśnie bardzo mocno gloryfikują, idealizują. A przechodzą do właśnie nienawiści i dewaluacji. Tak, dewaluacja się pojawia na skutek jakiegokolwiek drobnego błędu nawet, tak, tej drugiej osoby. Czy można zrobić za przeproszenie jakąś pierdołę, jakąś zupełnie, absolutnie. Pierdołę można tak oberwać, dlatego taka ciężka praca jest też psychoterapeutyczna. No bo wiadomo, że to zawsze, to kiedyś tak, jak się jeszcze szkoliłam, kiedy się ci psychoterapeuci mówili, jeszcze nie wiedziałam o czym, to już teraz wiem, że jak pacjent cię tak wychwala i wystawia na piedestał na samym początku, to znaczy że później, niedługo oberwiesz, że niedługo oberwiesz i trzeba się pilnować rzeczywiście, czekać na ten moment, bo on na pewno nastąpi i to już teraz wiem, że tak jest, dokładnie tak jest. I to rzeczywiście, ale to wynika z tego, że u nich się pewne aspekty osobowości nie rozwijają, bo dzieci mają takie widzenie czarno-białe, tak? Dzieci, i to tak, u dzieci jest albo czarownica, albo dobry rycerz, no, prawda? Tak. I na pewnym etapie rozwoju, mniej więcej 3-latka, to jest zupełnie normalne. Dzieciom wtedy nie należy mieszać w głowach, bo one muszą się jakby dopiero nauczyć, że jest ten świat dobry, prawda? I że są jakieś złe tak moce i tak dalej, co często w bajkach się przejawia, prawda, że jest dobra księżniczka i zła księżniczka. Nikt takich 3-latków nie uczy żadnego relatywizmu w życiu i że w ogóle ludzie tak, są że w paski. Że jest średnia księżniczka. Średnia księżniczka i że generalnie tak, że coś jest po tym ślubie jeszcze tych i że nie zawsze jest tak fajnie i miło. Na tym zazwyczaj bajki się przecież kończą, że wzięli ślub i żyli długo i szczęśliwie, nie? Skrajnie mlekiem tak. I miodem płynący. No i potem, jak wiadomo, każdy w którymś momencie przechodzi taki etap, że widzi, że jednak nie jest aż tak kolorowo. I że czasem to, co się wydaje czarne, jest białe i na odwrót, a czasami jest szare, a czasami ma wiele kolorów i to naraz. I tego właśnie się nie uczą osoby z borderline, czyli one tego nie rozumieją i dlatego to jest jakby zaburzenie osobowości sprzed tego okresu takiego 6-letniego dziecka, gdzie to małe dziecko po prostu nie rozumie. Małe dziecko tak naprawdę myśli, że mama jest tylko dobra, nie? Nie rozumie i musi przez ten okres przejść, że mama jest tylko dobra. Natomiast jak ono powinno doświadczać, że mama jest tylko dobra, a doświadcza w tym czasie, że mama jest tylko zła, to ono sobie rozszczepia, tak? Są dwie matki. To jest absolutny dysonans. No. On dosłownie rozszczepia w głowie dwie matki. Czyli jakby ponieważ mama nie może być zła, no to zaczyna mieć dwie matki, tak? Czyli jakby jedna matka jest dobra, a druga jest zła. I w tym momencie, dlatego to jest taki mechanizm rozszczepienia, który jest bardzo takim właśnie prymitywnym mechanizmem, który stosuje bardzo maleńkie dziecko, takie no właśnie poniżej 3 roku życia. I dlatego one potem mają to czarno-białe widzenie, tak? I jak dlatego jak się zakochują, to zalewają miłością. No, po prostu to jest cudowny człowiek, najpiękniejszy, najwspanialszy, w ogóle nie ma żadnych nie wad. Nie odstępują na krok. Nie odstępują na krok, a potem jeśli ta osoba zrobi cokolwiek tak naprawdę nie tak, no to wtedy... To koniec. To nienawidzisz mnie, po prostu to nie była miłość, ty mnie okłamałeś i tak dalej. I się wylewa tam całe morze nienawiści przez to, że one doświadczają właśnie tego rozszczepienia, że może być albo dobrze, albo źle. I to się zaczyna właśnie w tym okresie tak naprawdę niemowlęcym. No tak, ale to taka osoba może powiedzieć, ja lubię takie silne emocje, bo wtedy czuję, że żyję. No ale to co? Zapewniam cię, że ci ludzie, którzy tego doświadczają, nie mówią, że to jest fajne. No tak przypuszczam, ale mówię o tym, który no coś takiego przeżywa. Właśnie takie skrajne postacie. Ja to lubię silne emocje, prawda? Skrajności. Tak, ale pytanie... no, jeśli to, znaczy, no można powiedzieć, że czasami my, tak zwani zdrowi ludzie, zaraz się śmieję i mówię w cudzysłowie, bo każdy z nas ma jakieś tam swoje problemy, czasami tego doświadczamy, prawda, że lubimy sobie tak trochę pobalansować na tej krawędzi, żeby bardziej poczuć, nie? Myślę, że gdzieś tam pewnie wiele osób, nie powiem, że każdy, ale wiele osób lubi się tak trochę posprawdzać. Natomiast my tego nie robimy najczęściej w destrukcyjny sposób, tak? Czyli robimy to tak, żeby kontrolujemy to, tak? Że wiemy, że te konsekwencje są takie, że damy radę je udźwignąć, one nie są bardzo destrukcyjne, a osoby, które cierpią na borderline, nie znają tych granic, nie czują granic właśnie i to jest cały problem. Czyli też nie potrafią szanować granic innych ludzi. Tak, one nie czują w sobie żadnych granic, dlatego pozwalają je przekraczać, dlatego mają wielu partnerów seksualnych, bo jakby nie rozumieją tego, że mają w ogóle własne granice w ciele też.
a jednocześnie przekraczają granice innych i też nie rozumieją, że to jest przekroczenie, tak? Jakby to jest właśnie ta ich taka archaiczna dziecięcość, tak? No bo czyli zachowują się w sposób nieakceptowalny ogólnie, tak, ale w ogóle tego nie widzą. Nieakceptowalny, ale one tego nie widzą, ponieważ one funkcjonują jak maluteńkie dziecko, które również nie rozumie, że są granice. Przecież małe dziecko też nie wie, że rodzic ma swoje granice, że ma swoje granice wytrzymałości i że na przykład jak ono wrzeszczy przez 2 godziny, to ten rodzic ma ochotę po prostu w którymś momencie udusić, tak? To dzieci tego, małe dzieci tego nie rozumieją. Także one są na tyle egocentryczne, że zupełnie nie wiedzą, tak, że ta druga osoba, dopiero się zaczynają tego uczyć w późniejszym wieku, że drugi człowiek też coś czuje, tak? No, rodzice tego uczą, nie? A jak... To empatia się jakoś rozwija. Tak, prawda? Empatia się rozwija pod wpływem doświadczeń z rodzicami, z rówieśnikami, z bratem, z siostrą i tak dalej, nie? No to trochę wyprzedziłaś moje pytanie, bo chciałem właśnie pójść nieco w tym kierunku. Jak to jest w takich sytuacjach, gdy zaczynają się dziać właśnie takie stany, powiedziałbym, psychotyczne? Czy to już jest bardziej dorosły, czy bardziej dziecko? Dorosły, który stracił kontrolę, czy nad sobą, ale nadal jest dorosłym? Czy to jest dorosły, który utracił tożsamość na ten moment i zaczyna w nim działać dziecko? No zdecydowanie wtedy dochodzą te wszystkie mechanizmy, które są charakterystyczne dla dziecka, tak? No to można powiedzieć, że te osoby są w tym momencie na tyle zdestabilizowane, że trudno się odwołać do jakiejś ich dorosłej części, bo ona w tym momencie jest nieaktywna, nie działa, tak? Czyli w zasadzie powinno się zastosować metodę, która jest bardziej adekwatna dla dziecka niż dla dorosłej osoby. No to, co mi przychodzi do głowy, co czasami stosowałam w terapii, nie wiem, czy to jest dobre, akurat w tamtym wypadku to podziałało, gdzie rzeczywiście bardzo ciężko było nam opanować w terapii takie stany, kiedy ta osoba się rozkręcała. Próbowałyśmy różnych metod, żeby ta kobieta była w stanie zapanować nad własnymi atakami, tak? Tych furii, kiedy to się zaczyna rozkręcać. Ja próbowałam jakoś z nią negocjować, żeby ona jeszcze na moment, kiedy jest w stanie nad tym zapanować, żeby próbowała zadzwonić do mnie, żebyśmy o tym porozmawiały, zanim jeszcze się całkowicie rozkręci. No ale niestety sytuacja była taka, że jak się zaczynała rozkręcać, to ona przestawała myśleć, nie myślała w ogóle, zapominała o tym, że miała zadzwonić do mnie na przykład, tak? Więc jak już się rozkręciła, no to doprowadzała do totalnej kłótni, tak, leciały jakieś tam pewnie talerze i tak dalej. I w którymś momencie zastosowałam taką interwencję, czego generalnie nie robię, tak? No bo to nie o to chodzi, żeby człowiek się z zewnętrznymi osobami ratował, ale poprosiłam jej partnera, żeby w sytuacji, kiedy on widzi, że ona się zaczyna, bo on to widział, kiedy ona zaczyna się rozkręcać, żeby wtedy ją, zanim zacznie się ten atak taki silny, żeby ją wtedy przytulał mocno, trzymał bardzo mocno, ale nie w takim, tak nie w przemocy, ale żeby ściskał, tak, ale żeby to był taki uścisk dobroci, tak, uścisk miłości, ale bardzo silny, tak, żeby nie była w stanie się wyrwać i go pobić i znienawidzić. I on miał ją tak długo trzymać i mówić, że ją kocha i że jej nie opuści, aż się uspokoiła. I rzeczywiście parę razy to chyba zrobił, a potem zaczęła panować nad tym. Ale musiała być interwencja ze strony właśnie tego człowieka. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest bardzo trudne i bardzo wyczerpujące i wiem, o co proszę, no ale nie widzę wyjścia w tamtej sytuacji. I on rzeczywiście, ponieważ bardzo kochał tą osobę, zgodził się nad tym, chociaż pomimo swoich emocji bardzo trudnych, no bo jego strasznie to bolało, co się wtedy działo i on miał wtedy wręcz... No, wyobrażam sobie. On chciał uciec, tak? Jakby odpychać. On nie chciał tego, no bo naturalne jest, że chcemy się bronić. Kto chce dawać się ranić, prawda? Tak. Natomiast rzeczywiście to przełamali wspólnie, no i jej się skończyły w końcu po jakimś czasie te ataki, no. A czy można jakoś postawić tezę co do poziomu rozwoju emocjonalnego takiej osoby? Czy to jest bardziej rozwój na poziomie osoby dorosłej, czy bardziej dziecka? Czy to może jest skokowo się przemieszcza, tak jak te stany, no powiedzmy, psychiczne, które przemieszczają osobę właśnie z poziomu dorosłego do poziomu dziecka? Czy poziom emocjonalny, rozwoju emocjonalnego jest jakiś stabilny, stały konstans dla takiej osoby? Nie, czy właśnie. Nie? Czy on się również zmienia? Charakterystyczna jest właśnie ta niestabilność emocjonalna, tak, że one przechodzą z takiego normalnego stanu, powiedzmy neutralnego, bardzo szybko przechodzą do stanu właśnie takiego totalnej depresji,
albo do takiego totalnego rozdrażnienia, czy to właśnie do takiego lęku, prawda, do tej furii. One, to właśnie u nich to jest bardzo charakterystyczne, że te stany emocjonalne są bardzo niestabilne, potrafią się zmieniać w ciągu kilku minut, ale najczęściej nie trwają długo. To nie jest kwestia, że wpadają w te stany na, nie wiem, dni albo miesiące, tylko to jest kwestia kilku minut do, no, kilku godzin na przykład, tak? Ale generalnie wychodzą z tego stanu. A pod względem takiego ogólnego poziomu rozwoju emocjonalnego, to taka osoba, która ma lat, powiedzmy, 30-35, to jest bardziej dorosły czy bardziej dziecko jednak mimo wszystko? Bardziej dziecko. Dlatego potrzebują bardzo terapii, tak? Bo czyli, one znaczy muszą w tej terapii przejść od tego momentu... No, kiedy są stabilne emocjonalnie, to postrzegają rzeczywistość prawidłowo. Natomiast kiedy wpadają w te stany takiego właśnie zagrożenia dla nich, no wtedy nie są w stanie prawidłowo myśleć i nie są w stanie sobie też prawidłowo pomóc. I to, co się dzieje na terapii, to jest jakby z jednej strony pomóc im z powrotem wejść w to dziecko i żeby to dziecko miało szansę się spotkać samo ze sobą, z tym, co przeżyło. I na tej bazie pozwolić jej dorosnąć, dojrzeć, tak? Bo ona się tak zachowuje, bo właśnie nie jest dojrzała, nie? I teraz wymagać od niej nagle, powiedzieć jej, że weź się ogarnij i zacznij się zachowywać tak, jak się zachowuje dorosły człowiek, to jest tak, jakby powiedzieć jej, kiedy ona ma te 3-4 lata, jak jej ojciec mówił, masz być silna. No tak, to tak jak nie powiedzieć rycz, człowiekowi w depresji, weź się w garść, nie? Weź się w garść, tak. No właśnie. Chcę zapytać cię o rzecz, która jest na przeciwległym biegunie. No, ponieważ mówiłaś tutaj, że to jest takie przeżywanie skrajnych emocji i najczęściej mówisz o agresywnych zachowaniach, o wyładowywaniu złości, napięć, w przeróżny sposób rozładowywaniu ich. Czy również takie osoby, które cierpią na borderline, mogą wpadać w takie nakręcanie się pozytywne? To znaczy są hiperradosne, no, hiperaktywne, hiper takie, no, nastrój jest do tego stopnia podniesiony, że w pewnym momencie, jak coś przeskoczy, to nagle wajcha opada i jest totalny zjazd, albo na przykład ten cały potencjał może zamienić się w agresję tylko dlatego, że stanie się coś takiego, co jest nieakceptowalne w tym stanie nakręcenia, prawda, w takim nierealnym widzeniu rzeczywistości. Tego tak nie potrafię odpowiedzieć wprost na to pytanie, bo wydaje mi się, że to jest bardziej charakterystyczne w zaburzeniach dwubiegunowych, gdzie mamy na zmianę depresję z manią i tam częściej doświadcza się, jakby będąc w manii, jest to taka hiperaktywność, która jakby w dłuższej mierze prowadzi do tego, że w końcu się wpada w depresję. Natomiast prawdopodobnie jest coś takiego, tak jakby jak te kobiety, załóżmy, tak, czy też mężczyźni, no bo nie mówię, że to jest zaburzenie tylko dotyczące kobiet. Mężczyźni też na to chorują. Czy nie chorują, tylko mają tego typu zaburzenia, zdarza się. Więc sądzę, że w takim stanie, kiedy kocha się nagle tą osobę, prawda, bo ona jest taka cudowna, to przeżywa się taki stan podniesionego samopoczucia, natomiast ono bardzo szybko mija w momencie, kiedy cokolwiek wydarza się, co jest nie po ich myśli. Nie? To też jest charakterystyczne, że ta taka euforia bardzo szybko zamienia się w taki stan dysforyczny, takiego rozdrażnienia właśnie, gdzie jeśli cokolwiek jest nie tak, jak sobie to wymyśliłam, no to zaczynam być agresywna. A czy takie schorzenia właśnie jak choroba dwubiegunowa, afektywna, czy depresja mogą współistnieć z zaburzeniami osobowości borderline? Tak, bardzo często współistnieją właśnie, tak. I anoreksja też jest bardzo często współistniejącym zaburzeniem, no i wszelkiego rodzaju uzależnienia od substancji psychoaktywnych. To jest też bardzo charakterystyczne. Także, czy to czasami bywa dużo bardziej złożona sprawa niż już sama złożona struktura tej osobowości zaburzonej? Tak, dlatego tak bardzo ciężko się to leczy, bo tutaj jakby jest potrzebna taka współpraca ze strony wielu, wielu specjalistów, tak? No bo też ciężko jest dobrać leki tym osobom, prawda? No bo na tyle są niestabilne, że często mają no bardzo złe objawy uboczne, no to to jest naprawdę ciężka praca i przeciwlękowe, i przeciwdepresyjne, prawda? A jeszcze osoby, które cierpią na zaburzenia odżywiania, również biorą leki, żeby jakoś się tam trzymać, więc
No, jest tu co robić na pewno. No to jeszcze może taka myśl, czy w takim razie borderline bardziej indukuje te inne schorzenia, czy te schorzenia wręcz przeciwnie, indukują borderline? Zupełnie Nie. Raczej u podstaw jest zaburzenie osobowości, a na tym tle rozwijają się różne inne choroby. Rozumiem. Tak. No bo depresja sama w sobie nie ma takiego działania, że na przykład może wywołać zaburzenia osobowości. Zaburzenia osobowości się kształtują, tak? Od dziecka tak naprawdę, tak? To nie jest coś, co wybucha, tak jak choroba. Jolanta pisze na Facebooku, wspaniała książka, słucham was ze łzami w oczach, sama leczę się z tego zaburzenia. Osoby z osobowością pograniczną to zrozpaczone dorosłe dzieci, które krzyczą o zaspokojenie podstawowych potrzeb emocjonalnych i miłość. Smutne, trzeba o siebie walczyć. I dalej pisze jeszcze Jolanta, życie, w którym nie odróżnia się świata zewnętrznego od rojeń, jest koszmarem. Moja terapia jest cierpieniem i powrotem do koszmaru z dzieciństwa, droga przez mękę, która, mam nadzieję, doprowadzi mnie do miłości i wolności. Czuję i wierzę, że mi się uda i odnajdę miłość i wolność. I tego z całego serca życzę i życzę też, żeby się nie poddawać. Wiem, że jest ciężko, wiem, że są kryzysy, ale naprawdę warto przez tą drogę przejść i niech pani sobie pomyśli, że już ostatni raz będzie pani przechodziła przez to ciężkie dzieciństwo, aż w końcu ono przestanie panią dręczyć. Aisha pyta, czy te zaburzenia cierpią, na te zaburzenia cierpią częściej kobiety czy mężczyźni, czym są spowodowane? No o tym, czym są spowodowane, to już mówiliśmy tutaj, Ania mówiła w pierwszej części programu. Dużo częściej kobiety zapadają na to zaburzenie osobowości. I teraz jeszcze Gabriela pisze. Miałam stwierdzone takie zaburzenia. Bardzo mi pomogły dwie osoby, znajomy jezuita i polecany przez mego terapeutę. To było fenomenalne, że ci dwaj faceci potrafili mi pomóc, będąc blisko, a jednocześnie potrafili mi przywracać właściwe tory. Mm-hmm. Jestem teraz już 5 lat po terapii i jestem zupełnie nowym, pełnym życia człowieka. Gratulujemy Gabriela, pozdrawiamy ciebie i dziękujemy też za pozdrowienia. Tak, to jest takie wspaniałe świadectwo, które też w tej książce Uratuj mnie, tam jest podobnie. Tam też jest dwóch mężczyzn, którzy pokochali tą Rachel taką miłością właśnie bezwarunkową. Jedną osobą jest jej mąż, który choć nie potrafił sobie poradzić z jej zaburzeniem, ale zdecydowanie potrafił ją kochać bezwarunkowo. No i ten terapeuta, który jakby miał wszelką wiedzę fachową, a jednocześnie miał duże serce i dużą akceptację, jakąś, jak rozumiem, też miłość człowieka do człowieka, żeby móc udźwignąć to wszystko, przez co ona przechodziła i jakby nie poddać się. Więc tak myślę, że żeby móc wyjść z tego zaburzenia, naprawdę bardzo potrzebni są bliscy ludzie, którzy po prostu kochają. W jednym z SMS-ów czytam taką bolesną treść. Mój ojciec był choleryczny i zasadniczy. W dzieciństwie na mnie krzyczał i kilka razy uderzył mnie pasem. Dziś nie radzę sobie w życiu. Czy to wynik takiego... No tutaj się urywa SMS, więc prawdopodobnie takiego, nie wiem, czy wychowania. No nie będziemy gdybać, co tam mogło być dalej napisane. Coś w technice tutaj nam pocięło ten SMS na kawałki. Mm-hmm. No ale tak, czy to jakby trzymając się tego, co mogliśmy przeczytać, czy rzeczywiście taka choleryczność, bycie zasadniczym, czy przemoc wobec dzieci może spowodować rozwinięcie się borderline? Jak najbardziej może spowodować. Nie tylko borderline, różnego innego rodzaju zaburzenia. Natomiast gdzieś niestety czasami niektóre doświadczenia w życiu są tak trudne, że trzeba do nich wrócić i trzeba przywrócić wiarę w miłość, tak, do siebie samego i nie da się tego inaczej przejść, jak tylko powrotem do tego koszmarnego dzieciństwa. Jedyne, co w tym powrocie jest takie leczące, to jest to, że to są już tylko uczucia, że już teraz nam nic nie grozi i teraz już jesteśmy wolni w jakimś sensie przynajmniej realnym, tak? Nawet jeśli nie czujemy się wolni, to jesteśmy wolni. Nie jesteśmy już jako dorośli ludzie zależni od rodziców, nawet jeśli oni byli najgorsi. To o ile w dzieciństwie nie mogliśmy zrobić nic, to teraz już możemy zrobić bardzo dużo dla siebie. W innym SMS-ie jest takie pytanie. Czy matki z zaburzeniem borderline, które mają małe dzieci, mogą tutaj w cudzysłowie, że tak powiem, je zarazić? Znaczy, no wiadomo w czym rzecz, no, spowodować, że rozwinie się u nich podobne zaburzenie. No jeśli się nie leczą, to może być tak. Natomiast osoby, które walczą o siebie, o swoje życie, o swoich bliskich, sądzę, że jeśli wiedzą, co im dolega i potrafią z dziećmi rozmawiać, potrafią nawet popełniając błędy tłumaczyć tym dzieciom, prawda, co się z nimi dzieje i próbować z tego mimo wszystko wyciągnąć jakieś dobro, to jest okej. Natomiast na pewno zdecydowanie, jeśli
osoby, które cierpią na osobowość borderline, mają małe dzieci i nie leczą się i mają wypuchy gniewu, nienawiści, rozpaczy i tej kompletnej niestabilności emocjonalnej, kiedy ich dzieci patrzą, jak oni popełniają, próbują popełniać samobójstwo, kiedy mówią, że się nienawidzą, to na pewno nie zostaje bez śladu w tych dzieciach. To dzieci mają niezwykle ciężkie dzieciństwo. Także myślę, że taką odpowiedzialnością, co też właśnie było motywacją tej Rachel do leczenia się, to było to, że ona ma dzieci, które od niej zależą i jak ona zaczęła być agresywna wobec dzieci, to ona dopiero wtedy zrozumiała, że ona musi się leczyć, bo ona te dzieci strasznie kochała, bo myślę, że te kobiety bardzo kochają swoje dzieci i też kochają tych najbliższych, tak? Tylko że one nie są w stanie zapanować nad tymi swoimi emocjami. Ja, z jednej strony, jest to miłość po prostu destruktywna. Tak. I to jest cały dramat, tak? No bo nie można powiedzieć im, że one są złymi matkami, bo one kochają te dzieci, ale ich zachowania są tak destrukcyjne, że niestety zostawiają ślady, najbardziej ślady zostawiają właśnie dzieci, bo dzieci nie mają się jak przed tym bronić, bo dorosły człowiek to ma jakieś mechanizmy obronne. No może się bronić, może się wycofać emocjonalnie, wychłodzić, tak, prawda? To może odejść. Nie? Może odejść. A dziecko nie ma możliwości takiej. No ale też może się jakoś wycofać, odseparować emocjonalnie od takiej matki. No tak. To właśnie robią dzieci, które później cierpią na borderline. Separują się, zamrażają uczucia, prawda? Teraz jeszcze czytam, co Karolina pisze. Pani Anno, czy bycie jednym razem dzieckiem, a innym razem dorosłą osobą myślącą i postępującą w ten sposób, to też jest borderline? Na pewno nie da się zdiagnozować borderline za pomocą jednego pytania czy jakiejś jednej sytuacji. Ja jestem niezwykle ostrożna w stawianiu tego typu diagnozy i naprawdę długo, długo się zastanawiam i długo pracuję z człowiekiem, zanim pomyślę w ten sposób, bo to jest na tyle skomplikowane, że nie można pochopnie tutaj rzucać na wiatr tego typu słów. Bo konsekwencje też są poważne, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Agnieszka pyta, który specjalista leczy nerwice? Zawsze miałem problem z odpowiedzią na to pytanie. No, każdy specjalista, który zajmuje się sprawami psychiki, leczy nerwice. Czyli każdy psychoterapeuta. SMS, który napisał Piotr. Jak ma się ta choroba z poszukiwaniem miłości Boga? Bardzo ciekawe pytanie. A druga rzecz to jest to, co napisała Agnieszka na Facebooku, który brzmi tak, ten wpis. Czy nie jest tak, że zbyt często zapominamy o duszy, wszystko sprowadzając do psychiki, li i jedynie? Tutaj dwie kwestie, ale w jaki sposób łącząca się ze sobą, tą sferą duchową? Odpowiadając na to pierwsze pytanie, myślę, że to by była nawet droga, tak? Dla takiej osoby, bo tak naprawdę w naszym życiu nikt nie jest nas w stanie kochać tak bardzo bezwarunkową miłością, tylko Bóg nas taką miłością obdarza, więc to uratuj mnie tak naprawdę jest tym, który potrafi naprawdę uratować, jest Bóg, nie? Bo my jako ludzie nie potrafimy dać takiej bezwarunkowej miłości, niestety. No, ten mamy świat swoje jest ograniczenia. Mamy niestety swoje ograniczenia i jeśli takiej osobie uda się przejść tą drogę, też przeżyć ten rozwój duchowy razem z terapią, no to rzeczywiście można powiedzieć, że ta osoba jest uzdrowiona. Bo nawet w największym kryzysie, kiedy one doświadczają braku miłości ze strony człowieka, pozostaje im wiara i jakby to i ta świadomość tego i nadzieja, świadomość tego, że Bóg ich nigdy nie opuści. Nawet jak zachowują się najgorzej, jak to możliwe, nie? Że zawsze są kochane, zawsze są obdarzane tą samą miłością. No to jest często jedna z najtrudniejszych rzeczy, żeby zdać sobie z tego sprawę, że Bóg mnie kocha. No skoro tyle się dzieje trudnego, złego, cierpienia we mnie, no to najłatwiej jest oskarżyć Boga. Dlaczego takim pozwoliłeś mi takim mnie przez życie uczynić? Albo ludziom mnie tak zranić, albo mnie samemu popełnić takie głupoty i dokonać takiego zła w życiu, które mnie jeszcze w tym sponiewieraniu bardziej jakoś zatrzasnęło. No, to jest trudna szkoła właśnie zaufania i miłości do Boga. To jest trudną szkołą dlatego, że najczęściej ludzie, którzy mają złe relacje z rodzicami, mają również złą relację z Bogiem. To jest cały problem, tak, że
że obraz Boga jest podobny do obrazu Ojca, który nosimy w sobie, więc jeśli mieliśmy złego Ojca, to najczęściej Boga też sobie wyobrażamy w ten sposób, tak, że On jest karzący. Właśnie nie potrafimy wierzyć w Jego miłość, tylko nawet jeśli staramy się być blisko, to poprzez zasady, prawda, i w momencie, kiedy odchodzimy od zasad, to myślimy, że On już nas nie będzie kochał, że nas odrzuci, prawda, tak samo jak nas Ojciec odrzucił, więc zdecydowanie praca terapeutyczna nie idzie w konflikcie z pracą duchową, tak jak tutaj jedna osoba napisała, że za bardzo się skupiamy na psychice, bo w moim doświadczeniu jest tak, że im bardziej pracuję nad jakby nad relacjami z rodzicami, tylko nie tymi realnymi, tylko tymi rodzicami, których mamy w głowie, tym bardziej otwiera się przestrzeń na Boga. Tak, takie mam doświadczenie w pracy terapeutycznej. Przy czym nie moją intencją jest to, żeby tych ludzi prowadzić, tylko ja widzę, jak oni się sami rozwijają, jak zaczynają się autentycznie otwierać na to i zaczynają sami o tym mówić. To jest naprawdę bardzo piękne doświadczenie, choć ja nie jestem osobą, która w jakikolwiek sposób by nagabywała tą osobę, tak, do mówienia o Bogu, ale jeżeli widzę to, jak ta praca terapeutyczna ciężka nad rodzicami, jak zaczyna przechodzić i ci ludzie sami zaczynają mówić o Bogu, że coś czują, jest jakiś głos wewnętrzny, że czują, że nawet jak ci rodzice ich porzucili, to ktoś jednak z nimi był, prawda, bo on jednak żyje, prawda, i dotrwał do dzisiaj i jednak jest tutaj na tej terapii i gdzieś, no to wtedy za każdym razem myślę sobie, tak, i że ocalał, i że tu dzisiaj jest, nie? To są takie przepiękne momenty, naprawdę, kiedy czuję, jak psychologia styka się z duchowością, a nie stoi w oporze. Agnieszka, Ania, do ciebie to pytanie jest. Skąd czerpiesz siły, by trwać, działać w tak trudnym zawodzie? Posłannictwo, bym rzekła, słuchając. Pytanie retoryczne? No, znaczy, ja bardzo lubię swój zawód. Generalnie, znaczy na pewno tak czuję, że to jest ścieżka, którą rzeczywiście wybrałam i w tym się bardzo dobrze czuję. Oczywiście, że są momenty trudne i bolesne i czasem trzeba odpocząć, ale mam takie poczucie, że to jest bardzo twórczy zawód też, że gdzieś bardzo dużo zależy od mojej wyobraźni, od tego, jak ja podejdę do tego człowieka i w jakim sensie każde spotkanie z każdą osobą jest jakąś fascynującą przygodą i to jest piękne w tym wszystkim, że lubię naprawdę ten moment, kiedy wchodzę w jakiś intymny świat drugiego człowieka, ten człowiek pozwala mi tam wejść i kiedy tam jesteśmy razem, czasem razem płaczemy, czasem razem się śmiejemy, przeżywamy po to, żeby tej osobie później dać siłę i szansę na to, żeby coś w swoim życiu zmieniła, żeby była szczęśliwsza, żeby jej się lepiej żyło i to no, rzeczywiście warto to robić, bo oczywiście, że nie zawsze się udaje, tak, nie zawsze się udaje komuś pomóc, ale spotkanie z człowiekiem to jest dla mnie ważne w terapii. No myślę, że w ogóle spotkanie z człowiekiem to jest to, na czym przynajmniej w tej zdrowej części każdemu z nas powinno najbardziej zależeć. Nie używaniem drugiego człowieka do czegoś, do realizacji swoich potrzeb, nie wiem, psychicznych, emocjonalnych, duchowych, fizycznych, seksualnych, jakichkolwiek. Tylko spotkanie. Spotkanie dla spotkania. Bycie blisko. No to jest miłość, nie? To jest miłość. Spotkanie z drugim człowiekiem. Różnie można ją definiować oczywiście, no bo to może być miłość braterska, to może być miłość typu eros, prawda, czyli taka miłość namiętna, ale no wtedy, kiedy jest spotkanie, prawda, no ale gdzieś w głębi, u podstaw tego wszystkiego leży ta miłość, pewnie której wszyscy pragniemy, ta miłość agape, czyli oddanie się drugiemu człowiekowi i przyjęcie go takim, jakim on jest, czyli to do czego dążymy, to czego też przykładem jest, no właśnie, Jezus dla nas. Bóg, który nas ukochał, także Syna swojego umiłowanego dał, jak mówi Ewangelia Świętego Jana w rozdziale 3, w wersie 16, żeby świat uwierzył, że przyszedł do nas z miłości, nie świat potępić, ale go zbawić, prawda? Że dlaczego nas zbawić? No dlatego, że my na to nie zasłużyliśmy, ale właśnie ta miłość Boża przyjmuje nas takich, jakimi jesteśmy, właśnie z tym całym grzechem, z tym całym świństwem, które się za nami wlecze, jak ciężki wór z żelastwem. Stąd no, też bardzo mnie porusza to, co Jolanta pisze tutaj wcześniej, wyznając, że sama cierpi na to i to zaburzenie i proces terapeutyczny jest bardzo trudny i ciężki, bo tutaj napisała, no, cudowna audycja, bardzo dziękujemy za te słowa. Ja również bardzo dziękuję. I dziękuję wam za to, że podzieliliście się z nami nadzieją.
No i tym właśnie chciałbym, żebyśmy... To wspaniale. No to właśnie, to jest chyba najwspanialsze. Jest nadzieja, to właśnie o to nam chodziło, żebyśmy no, Ania, mogli to przekazać. Jeszcze na koniec, ja chciałbym, żebyśmy te ostatnie, te 10 minut wypełnili właśnie nadzieją, czyli tym, że... No chciałbym, żebyś opowiedziała o takich doświadczeniach, czy właśnie związanych z nadzieją tego, że nawet jeżeli to jest takie schorzenie, z którego, jak mówią statystyki, pacjenci zrywają terapię, wychodzą z niej, bo nie są w stanie albo znieść tego, albo znieść samego siebie, to jednak jest nadzieja, że w tym wszystkim, jeżeli się wytrwa, jeżeli naprawdę się jest mocno zmotywowanym, to jest nadzieja, że się z tego wyjdzie, czego dowodem jest chociażby ta autorka książki Uratuj mnie, Rachel Ryland, do której nawiązujemy co pewien czas tutaj. Jest nadzieja, dlatego że to, co pomagało właśnie Rachel, to, że temu terapeucie udało się stworzyć taką bliską więź. On od samego początku jakoś gdzieś wewnętrznie przekonał tą swoją dobrocią i taką delikatnością. Ona na początku go tam krytykowała, że jest jakiś tam rachityczny, ale właśnie ta jego delikatność pozwoliła na to, żeby ona mogła się jakoś otworzyć, prawda? Żeby mogła pokazać te swoje rany, a jednocześnie, bo on był i dobry, i silny, prawda? Co w życiu nie zawsze nam się udaje spotkać takich ludzi. Spotykamy często silnych, ale trochę przemocowych, albo delikatnych, ale słabych, którzy nie są w stanie nas udźwignąć, tak? A dobrze jest, jeśli trafimy, kiedy mamy różnego rodzaju cierpienia i zaburzenia, to dobrze jest spotkać na swojej drodze człowieka i silnego, i dobrego, co nie jest wcale takie proste. No i mam nadzieję, że dobrzy terapeuci właśnie tacy są, tak, że wiedzą, kiedy postawić granice, ale wiedzą wtedy, kiedy po prostu trzeba tego człowieka pokochać i powiedzieć: wiem, że to, co teraz mówisz, nie jest prawdą o tobie. Wiem, że w środku jesteś dobrym człowiekiem i potrzebna do tego jest jakiś rodzaj wrażliwości i potrzebna jest determinacja człowieka, który na to cierpi, żeby przetrwał, tak, żeby nie zabił w sobie tej bardzo bardzo cichej, tego cichego głosu, który mówi, że możesz z tego wyjść, bo każdy ten głos w sobie ma, żeby tylko, nawet jeżeli 90% krzyczy, rozpacza, nie wierzy, to żeby był chociaż promil tego głosiku cichego, cieniutkiego, żeby go chociaż troszeczkę na wierzch wyciągnąć, bo ten głos cichutki jest w stanie wyciągnąć każdego człowieka z najgorszego dna. W najgorszej ciemności. Ten głos można usłyszeć samemu w sobie, czy jest do tego potrzebny drugi człowiek? Myślę, że przy zaburzeniach tego typu, o jakich mówimy, borderline, potrzebny jest drugi człowiek. Potrzebny, dlatego że to, na co cierpią te osoby, to jest potworna samotność w cierpieniu, potworna, nie do wytrzymania. Nikt nie jest w stanie sam takiego cierpienia wytrzymać, dlatego one stosują tą autodestrukcję, bo tego nie mogą wytrzymać. I musi się znaleźć dobry człowiek, który wie, że tam jest ta część, której nawet one same nie widzą. Jeśli dobry człowiek nie jest w stanie tego wytrzymać, to co w takim razie zostaje? Psychoterapeuta. Psychoterapeuta. No właśnie, musi. Psychoterapeuta ma... No przynajmniej jakiś dystans, mimo dystans, na pewno identyfikacji z ale też psychoterapeuta, też człowiek, na pewno trzeba mocno się wtedy superwizować, trzeba się mocno pilnować, żeby właśnie nie wejść tak jakby za blisko, bo wtedy się nie pomoże tej osobie, bo wtedy zacznie się to całe cierpienie, tak? Zacznie się odbieranie do siebie i no to jest cały szkopuł polega na tym, żeby z jednej strony być tej osoby bardzo blisko, a z drugiej strony trzymać dystans. A z drugiej strony trzymać dystans, bo ta bliskość, no, jak do słońca, tak? Czyli no, ćma do ognia. Tak, żeby to nie było właśnie to. Czyli no, zdrowe trzymanie granic, jeżeli się je puści, to... Tak, miłość i zdrowe trzymanie granic. I to jest recepta tak naprawdę na to zaburzenie. To w takim razie, no jeszcze tutaj to nie padło w trakcie, kiedy rozmawiamy o borderline, ale myślę, że no, nie jest jakąś tajemnicą wokół tego, co powiedziałaś, wysnuć taki wniosek, że tak naprawdę to gdzieś wszystko leży u podstaw bardzo zaburzonego, czy wręcz zniszczonego poczucia własnej wartości. Tak, zdecydowanie tak. To te osoby mają najbardziej zniszczone poczucie własnej wartości. Jakby wśród wszystkich zaburzeń to można powiedzieć, że niektórzy mają zaniżone, prawda? Jeden ma bardziej zaniżone, drugi mniej.
Natomiast osoby z osobowością borderline zdecydowanie mają zniszczone poczucie własnej wartości. To w tych kategoriach bym na to patrzyła. No, czyli samoocena, rozumiem, jest zawsze miażdżąca dla siebie. Tak, samoocena minus 100 na skali od 0 do 10. Co powinno być takim największym światłem nadziei dla takiej osoby? Czego trzymać się wtedy, kiedy, no jak mówiłaś, często zdarzają się upadki w trakcie terapii, czyli nawroty zachowań, które no właśnie są często miażdżąco oceniane przez samą osobę cierpiącą na takie zaburzenia. Czego się trzymać jako tego światełka w tunelu? To, co bardzo, bardzo fajnie opisywała właśnie Rachel w tej książce, i myślę, że to chyba jest to, to ona słyszała taki bardzo cichy głos, który mówił do niej, że ten terapeuta jest dobry i że on chce ją uratować, tak? Że jakby nawet pomimo tego, że w danym momencie, kiedy miała tą furię, kiedy myślała, że on jest koszmarnym kłamcą, że on jej nienawidzi i tak dalej, to ona wiedziała, nawet będąc w tym bardzo ciężkim stanie, wiedziała, jej taka podświadoma część wiedziała, że ten psychoterapeuta nie chce jej zrobić krzywdy. I ona się tego wtedy kurczowo trzymała i rzeczywiście to jej pomagało za każdym razem. Wtedy mówiła, dobra, okej, ja wiem, że ja już tak bardzo nie panuję nad sobą, że muszę iść do szpitala psychiatrycznego, bo już naprawdę jestem zagrożeniem dla siebie. Czyli można powiedzieć, że każda taka osoba ma w sobie tą zdrową część, tylko no, nie można jej zabić, tak? Nie można jej przygnieść kamieniem na tyle, żeby nie była w stanie się podnieść. Że trzeba gdzieś kawałek tej części utrzymywać. I co też fajne było, że ten psychoterapeuta wiedział o tym, że ona jest do tego zdolna, żeby jednak w jakikolwiek sposób zapanować nad tą nienawiścią, tak? Wesele się takie pytanie, czy można wyjść z tej choroby, nie mając nikogo bliskiego? W pracy psychoterapeutycznej zawsze wtedy, jeśli nawet spotykam taką osobę, która nie ma nikogo bliskiego, zawsze pracuję nad wsparciem. Czyli w procesie psychoterapeutycznym szukamy osób, które mogłyby być wsparciem. Nawet jeśli ich na dzisiaj nie ma, to ja w mojej pracy robię wszystko, żeby pomóc tej osobie jednak budować jakąkolwiek grupę wsparcia, bo człowiek nie jest samotną wyspą. Każdy potrzebuje miłości. Niedawno rozmawiałem z Agatą Puścikowską, dziennikarką Gościa Niedzielnego. Spotkaliśmy się na ślubie mojej redakcyjnej koleżanki Weroniki Zaguły, obecnie już Weroniki Kostrzewy. No ponieważ Agata była tutaj gościem swego czasu, więc od tamtej pory rozmawiamy często na różne tematy związane z posiłkami, ale ponieważ mówiłem o tym, że przygotowuję się do tego programu dotyczącego borderline, to powiedziała, a wiesz co, moja koleżanka ma męża, który no, cierpi na tę chorobę, jest bardzo ciężko w tym małżeństwie, ale zastosowała dietę bezglutenową. I to mu bardzo pomogło. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeden z SMS-ów, bardzo krótko, lakonicznie, takie pytanie jest postawione. Czy posiłki mają wpływ jakiś na tę chorobę? No ja niestety nie mam wiedzy na ten temat, ale w ogóle wiem, że posiłki, czy generalnie mówi się o dzieciach, prawda? O dzieciach z różnymi rodzajami zaburzeń, gdzie one rzeczywiście nie panują nad swoimi emocjami. Bardzo często ma to duży związek z tym, że mają nieprawidłową dietę i wprowadzenie odpowiedniej diety powoduje, że te zaburzenia zdecydowanie się zmniejszają. Ja nie sądzę, żeby zła dieta, żeby była przyczyną tego typu zaburzeń, ale na pewno dobra dieta może pomóc. Czy takie zaburzenia ujawniają się bardziej, gdy żyjemy w związku toksycznym? No tak, oczywiście, że tak. Natomiast pytanie, czy w ogóle osobowości z tego typu zaburzeniem są w stanie stworzyć nietoksyczny związek? No właśnie, to jest, myślę... Po terapii to chyba tak. Bardzo istotne, no po terapii może tak. Skutecznej. Jeszcze zaglądam na moment na Facebook. Czy zdarzyło się, pani pyta Agnieszka, że przyszedł ktoś po poradę w sprawie kogoś bliskiego, nazwijmy to wizytą pośrednią? No oczywiście, że tak, zdarza się, bardzo często. Bardzo często się to zdarza, bo na terapię częściej przychodzi osoba, która jest silniejsza psychicznie wbrew pozorom i która więcej widzi. Także czasem to się zdarza, natomiast nie zmienia to faktu takiego, że nie da się komuś pomóc na siłę. I ja mogę pomóc tej osobie, która do mnie przychodzi, tak jak sobie poradzić ewentualnie z tą osobą, która gdzieś tam jakieś problemy ma i pośrednio pomagać, no ale nie da się pracować nad kimś z zewnątrz. Czyli mogę pracować, ale nad tą osobą, która przychodzi, a nie nad osobą, o której mówi.